Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Yes, Your Grace. Przed nami już, wydaje mi się, ostatni akcent tego tytułu, czyli najazd Radowi i obrona naszego królestwa. Jak widzimy, mamy 1080 żołnierzy. Mam nadzieję, że to mi zapisze od tego etapu, do którego trzeba, ale zobaczmy. Zapisz, kontynuuj. Bitwa między Davarn i Radovio. Pod górze szczyt. Gór szczytu. Czy jakoś tak tam było? Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Radovia zdążyła już zbudować obronę. Okej. Będziemy musieli ich odepchnąć i stworzyć przewężenie u podnóża góry. Niebo wygląda czysto. Dobrze, przynajmniej coś działa na naszą korzyść. Tutaj, chodźcie ze mną, wasza wysokość. Zebraliśmy wszystkich, których mogliśmy. Tu mi się nic nie podświetla. Ruszymy na twój rozkaz. No dobra, teraz tak, mamy tu Alenę. Pikinier, Stan, Andri, Welek, oczywiście my, tu są widzę ucznicy, no i tyle. Czy coś możemy jeszcze? Mikstury magia, cokolwiek potrzebujesz, wasza wysokość. Nasze piki mogą powstrzymać każdego szarżującego wroga, wasza wysokość. Na wasze rozkazy, wasza wysokość. Andri, czekam na rozkazy. Na rozkazy. Okej. Przygotowania. Moment. Zostań na miejscu. Jeszcze tego chcę zobaczyć. Mój umysł jest bystry. Uzbrojenie gotowe. No dobra, spoko. Czyli co? Dajemy znak i lecimy z tym. Tana? Przygotowania. Jak to wygląda? Nie powinniśmy dłużej zwlekać. Gdy zaczniemy, nie będzie odwrotu. Musimy pokonać wroga, zanim nasze siły całkiem się wyczerpią. Proponowałbym stworzyć armię rezerwową. Okej. Okay. Łucznicy to będzie zaraz, że oni będą strzelać. A, i tu mamy rezerwa. Wspomniałeś o armii rezerwowej? Tak, możemy wydzielić niewielki oddział i trzymać go w gotowości. Rezerwę można użyć, by wykorzystać nagłe błędy Radovi. Lub móc zareagować na paskudne niespodzianki, które mogą mieć w Sanadżu. Czy chcecie, abym stworzył rezerwę? Wiecie co? Stwórzmy. Czemu nie? Dobrze. Pole bitwy. Okej. Okay. Tu mamy rezerwę. Czekamy na rozkazy, wasza wysokość. Okej. Okay. Atana. A co z rogiem? Możemy go użyć, by dać sygnał Atanie. Sugeruję, abyśmy użyli go tylko jeśli będzie to konieczne, aby mieć element zaskoczenia. Okej. No dobra. Już czas. Nie lękajcie się, bracia. Dzisiejszy dzień nie jest dniem naszej klęski. Mamy silnych sojuszników. W czasach próby musimy pamiętać, że nie zostaliśmy tu sami. Ale dzisiaj nie będziemy ich potrzebować. Bo to jest Davern. My się nie poddajemy. Aj. Za Davern. Pokażemy im. Zaskoczymy ich. Okej. Okay. Czyli 80 to jest ta. Gotowy na rozkaz. Czekamy na rozkaz. Przygotować się. Łucznicy, zajmujemy pozycję.
Dobra, pierwsze strzały poszły. Przygotować się. Wiesz co robić. Przygotować się. Okej. Aha, to jest to nasza armia, to jest ich, z tego co widzę. Strzelać. Pokażcie im, na co nas stać. Powiadomię resztę. Okej. A nie, to my jesteśmy, no dobra. A to co? Co to jest? Okej, zasłona, wasza wysokość, magia. Mgła zasłania nam widok. O kurde. Nie mamy pojęcia, co się tam dzieje, a musimy natychmiast wysłać wsparcie. Powiedzcie słowo, a przypuścimy atak z włóczniami, wasza wysokość. Jak planujesz wiedzieć, kogo atakować? Mgła jest tak gęsta, że wypełnia im płuca. Nie wspominając o tym, że musi być tam na dole. Nie powinniśmy polegać na wzroku, ale może inny zmysł mógłby pomóc. Chyba, że istnieje sposób na walkę z magią za pomocą magii. Cokolwiek zrobimy, to wasz wybór, wasza wysokość. Musicie wybrać, którą jednostkę wysłać. Lub dajcie znać, jeśli powinniśmy to przeczekać. No raczej chyba powinniśmy... Chociaż oni mają mniej żołnierzy. Nigdy nie widziałam takiej magii, wasza wysokość. Mogę spróbować się jej pozbyć, ale może to chwilę potrwać. Dobra, spróbujmy. Idź, czyń swoją magię. Zrobię co w mojej mocy, wasza wysokość. Okej. Okay. Udaje się, czy się jej nie uda? O, udało się. Jak to jest możliwe? Mają przewagę liczebną. Zatmijcie wróg, głupcy. No dobra, to lecimy. 2030? Łucznicy! Czekam na rozkazy. Łucznicy, zajmujemy pozycję. Kurde, ciężko będzie. 1909. Małe obrażenia im zadajemy. Szczerze powiedziawszy. Przygotować się. Okej. W sumie się nie spodziewałem czegoś takiego. Że to będzie w ten sposób wyglądać. O, a to co? Mgła zniknęła. Myśleliśmy, że możemy uzyskać przewagę, ale oni mają do dyspozycji potwory. Posiadają opancerzonych żubrów. Ha, ciekawe. Czyli na czerwono to jest wróg. Obrzydliwe bestie sieją spustoszenie wśród naszej armii. Musimy utrzymać szyk. Więcej żołnierzy na polu bitwy pomogłoby otoczyć wroga, wasza wysokość. Może to również oznaczać, że więcej ludzi zginie. Masywne ciała i ostre, długie nogi. Kopyta, które mogą zmiażdżyć ludzką czaszkę. Nie wszystkie jednostki są odpowiednio wyposażone, by poradzić sobie w taką kawalerią. Z taką kawalerią. Może moglibyśmy użyć profesjonalnego pogromcy bestii, aby je wybić. Kogo powinniśmy wysłać, wasza wysokość? Raczej to będę w ten sposób chyba... Teraz nie pamiętam, który to był. Możemy powstrzymać te bestie, wasza wysokość. Przygotuj włócznie, czekajcie, a ten? Nigdy nie widziałem takich bestii, wasza wysokość. Myślę jednak, że istnieje sposób na ich powstrzymanie. Dobra. Idź, Welek, daj sobie z siebie wszystko. Nigdy mniej, wasza wysokość. Zobaczmy, co się wydarzy. Okej, okay, trochę zmalało to wszystko. 720 do 1600, to i tak za duża różnica. Na bogów! Gdzie jest Atana? Czy oni są głusi? Zadmij ponownie wróg.
Łucznicy! Ciekawe. Wasza wysokość? Wiesz, co robić. Przygotować się. Nie można tak chyba. Dwa razy na raz, w sensie. 1500. A przygotować się. Zresztą ta miała nam 3000 bodajże, żeby nie przygotować. Więc byśmy ich pokonali znacząco. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Okej. Coś nowego przybędzie. List, wasza wysokość. Pomoc nie nadejdzie. Okup na mać. To musi być kłamstwo. Mieliśmy mowę. O, a to co? Wasza wysokość, to nie wszystko. To nie są ogniste strzały, to magia. Potwory zrodzone z płomieni. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Magiczna mgła, potwory, a teraz więcej magii? Skupienie się na obronie powinno być na tym etapie najważniejsze, wasza wysokość. Dobra organizacja na polu bitwy również może być kluczowa w tej sytuacji. Może wiedźma spróbowałaby zaklęcia, co? Kogo więc powinniśmy wysłać? Tutaj ludzi już praktycznie nie mam. Rezerwa. Nasze włosy nie pomogą nam poradzić sobie z ogniem. Ale zrobimy co w naszej mocy, jeśli nie ma innej opcji, tak? Skoro się nie poradzi, muszę się zastanowić. Ten ogień piecze naszych ludzi żywcem w ich zbrojach. Musimy coś z tym zrobić. Ale jasny, no. A Jan? Nasi ludzie nie będą w stanie poradzić sobie z ogniem, wasza wysokość. No i mamy problem. Ale ich poprowadzę. No dobra, próbujmy. Generale? Tak, wasza wysokość? Może być ciężko. Aha, 530. Zajebiście. Cholera. Pomimo tego, co mówi list, musimy spróbować zadąć wróg ponownie. No to ruszamy. Nic. Wyczuwam, że nadchodzi coś złego. Deszcz. O, chociaż nie, deszcz to powinien ugasić to wszystko. Deszcz? Haha! Łucznicy! Jesteśmy ostatnią brygadą, wasza wysokość. Czekam na rozkaz. Przygotować się. Zajmujemy pozycję. Małe szkody im robimy, to dobrą sprawę. Nie ma co. Długo nie wytrzymamy, wasza wysokość. I ani śladu po Atanie. Lis nie kłamał. Co jeszcze nam pozostało? Wróg ciągle napływa. O, coś tutaj widzę. Co to jest? Jakiś koń z wozem? To był zaszczyt, wasza wysokość. To nie koniec. Nie, to nie jest. To nie wygląda dobrze. Co to za potworne urządzenie? Nie mamy innego wyboru. Co to, na śnieg zaczyna padać? Musimy wysłać wszystkich żołnierzy. Gromadzić się. Pokażmy im, do czego my jesteśmy stworzeni. Pokazali nam to, co nieznane. Widzieliśmy bestie, magię. Ale oni jeszcze nie widzieli, co my mamy w zanadrzu. Pokażcie im, z czego jest stworzony Davern. Sprawdźcie im piekło. Na mój rozkaz.
Co mam wybierać tutaj? Pokaż im swoje włócznie. Zobaczmy, co mi się wydarzy. Ok. 1030. Zaatakujcie całą mocą. No dobra, niech będzie. Ale możemy w ten ruch jeszcze zadudnić. Czy nie? 650 do 930, no. Zdrajcy. Iwo nigdy nie zamierzał się zjawić. Aha, czyli tutaj niestety... ciekawe. To wszystko, wasza wysokość? Daliśmy z siebie wszystko. Nie zniesiemy już więcej. No. O, a to co? Co to ma być? Jakaś lawina? 20 do 0. Bogowie uratowali nas wszystkich. Ja pierdzielę. Bogowie uratowali. Nie do wiary. My przeżyliśmy. Ale jaja. Nie no, takiego zakończenia to się nie spodziewałem. Oho. Ale mamy raptem tylko... Ile tu? 30 żołnierzy? Z 1800. A, nie, sorry. Z 1080. Ja pierdziu. Ale że tamten nas zdradził. Się nie pojawił. No dobra, ale kontynuujmy. Jestem ciekaw, co to dalej będzie. Tydzień 31. No dobra. Generał, Alena, łowca i gołąb. Dobra. Mieliśmy ogromne szczęście, że wygraliśmy tę bitwę. Straciliśmy większość naszych ludzi. Gdyby nie lawina, z pewnością zostalibyśmy pokonani. Wiem, naprawdę musimy być w łasce bogów. Musimy skupić się na wzmocnieniu armii. Nie wiem, czy kiedykolwiek wybaczyłbym sobie, gdyby ten zamek został zniszczony. Co zrobimy z Iwo, wasza wysokość? Jeszcze nie wiem. No właśnie, to też jest dobre pytanie. Co z Iwo zrobić? Ale dobra, przeczytajmy tego gołębia, co nam przyniósł. Eryku, królu Dawern, myślałem, że sprawiedliwość spotka cię z rąk Radowi, ale jak widzę, sam będę musiał zainterweniować. Nie sądziłeś chyba, że uwierzę rzekome dowody na to, że nie zamordowałeś mojego ojca. Wygląda na to, że skazałeś na śmierć niewinną osobę. Jak się z tym czujesz? Przejrzałem twoje kłamstwa, Eryku. Nie tylko zabiłeś kogoś na własne... za własne wykroczenia, ale widzę, że nie stroisz też od nikczemnych praktyk okultystycznych. Zawsze masz brudne sztuczki w rękawie, czyż nie, Eryku? Wiadomym jest, że czary idealnie pasują do takich oszustw jak ty. Gory rozpadające się dokładnie w tym miejscu, gdzie tego potrzebujesz? Nie ma to żadnego wyjaśnienia poza magią. Czy to w ten sposób otrułeś mojego ojca? Bo takie brednie. Taka magia jest niebezpieczna i musi zostać zakazana. Jest tylko jeden sposób, aby wszystko naprawić. Dawern musi zostać oczyszczony z wszelkiego czarnoksięstwa. Począwszy od sali tronowej. Usunę wszystkie diabelskie rzeczy z tego świata. Prawda wyjdzie na jaw, a ty zapłacisz za moje grzechy. Iwo, król Atany. Ha, ha. Czy on postradał rozum? Brudne sztuczki? Zawalenie się gór było jedynie łutem szczęścia w czarnej godzinie. Wasza wysokość, Iwo obiecał nam 3000 ludzi. Nie wytrzymamy długo, jeśli zjawi się u naszych bram z taką dużą armią. Musimy zwołać szczyt królewski. Inni królowie nie będą skłonni nam pomóc, ale musimy spróbować. Zajmę się szczegółami organizacyjnymi, wasza wysokość. To nie koniec, wasza wysokość. O kurde, a to się spodziewałem, że tu będzie koniec, a tu widzę...
jest dalej. Jeśli mamy być oblężeni, lepiej zaopatrzmy się w zasoby. Powinniśmy zgromadzić co najmniej 5 dużych skrzyń z zasobami. Cotygodniowe podsumowanie będzie zawierać wszystkie niezbędne informacje. Najlepiej będzie, jeśli odłożymy tyle zasobów, ile się tylko da, na koniec każdego tygodnia. No tak, czyli rozumiem, że do tego momentu była... było zapotrzebowanie na złoto, a teraz jest na zasoby. Więc pewnie wszyscy wieśniacy i tak dalej będą nas właśnie prosić o zasoby. Kurde. Dobra, po kolei. Wasza wysokość, zatrzymałem się w opuszczonym domu na poboczu drogi. Był pełen patelni wszelkiego rodzaju, kształtu i koloru. Nie wiem, który mógłby mieć taką obsesję na punkcie patelni, ale podczas przeszukiwania tego miejsca znalazłem trochę złota. Okej, super. Alena, łowca, wieśniak, Torlando. Oho. Wasza wysokość, znalazłem stary wóz... Czemu znalazłem? Znalazłam stary wóz blokujący drogę. Wyglądał na porzucony. Zebrałam ludzi i odsunęłam go na bok. Okazało się, że wóz był pełen złota i zasobów. O! 7 sztuk tego i 7 sztuk tego. Super. Łowca. Starsza pani w pobliskich lasach potrzebowała pomocy z wilkami, które wciąż kradły jej kurczaki. Szybko sobie z nimi poradziłem, wasza wysokość. Sama dała mi trochę zasobów. 16 sztuk. Super. Saje fajnie. Dobra, wieśniak Torlando, wieśniak, wieśniaczka. Może tylko Torlando najpierw. Wasza wysokość, oto ja, Torlando cudowny. Czy wasza wiedźma jest gotowa iść ze mną? Oczywiście, niech będzie. Wiedźma pomoże. Perfekcyjnie! Wiedźma to jest to, czego mi brakowało. Dziękuję, wasza wysokość. No dobra, tu mamy jeszcze 3 wieśniaczki. Którą by to pierwszą zabrać? Może tą? Wasza wysokość, wyszłam na zewnątrz, żeby wziąć marchewkę ze spiżarni. Wracam i... wszystkie moje garnki, patelnie, dzbanki, sztuczce i kubki są rozbite. Nie mogę nawet na sekundę wyjść z kuchni. To robi jakiś chochlik. Och, jestem pewna. Próbowałam go zwabić za pomocą cebuli. Ale to sprytny mały gość. A najgorsze... to się zdarza nie pierwszy raz. Za każdym razem, gdy wychodzę, po powrocie czeka mnie zdenerwowana, zdewastowana kuchnia. Trzeba się natychmiast uporać z tym pochlikiem. Dobra, łowca. Nasz ekspert od potworów będzie w stanie wybawić chochlika. Dobrze, to dasz kotnikowi nauczkę. W końcu będę mieć spokój. No dobra. A poczeka sobie. Nasza wysokość. Dziś rano podszedł co? Poszedłem? Moment, ale to jest kobieta chyba. Wydoić krowę. Ku mojemu zaskoczeniu nasza Titi, najlepsza, najzdrowsza krowa w wiosce, niczego nie dawała. Niektórzy twierdzą, że jej dni dobiegają końca. Ja mówię, że w pobliżu krąży magnik. Wypełz w nocy i doi krowę, aż jest pełny. Wzdęty, turla się z powrotem tam, skąd przychodzi. Dzieciaki moje czekają na mleko, a ja nic, dla nich nic nie mam. Jak możemy tak żyć? Oczywiście wszyscy chcą czegoś ode mnie. Więc tak, wiedźmy nie wyślę, bo jej nie mamy obecnie. Łowcy tak samo. A, 16 sztuk złota. Chyba tylko to nam pozostaje. Magniki są praktycznie niemożliwe do wykrycia. To złoto zapewni ci nową krowę, albo przynajmniej będziesz mógł kupić mleko na rynku.
Dziękuję, Wasza Wysokość. Wiedziałem, że będziecie mieć rozwiązanie naszego problemu. Chociaż to kobieta, a dialogi są w formie męskiej. Biedna Diti zostanie zastąpiona. A, bo to jest wieśniak, też nazwane. Wasza Wysokość, sprawy wymknęły się spod kontroli. Porywają dzieci. Jasiek i Wiesiek zniknęli. Dlaczego nie wysłaliście moich ludzi? Swoich ludzi, Wasza Wysokość. Widzę, że w ogóle nie możemy liczyć na wasze wsparcie. Co to za król, który nie dba o swój lud? Myślę, że przeprowadzimy się do innej wioski. Nie mamy wyboru, Wasza Wysokość. Musimy chronić nasze dzieci. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę pomóc. Życzę ci lepszego życia w innym mieście. No niestety. No dobra. Co my tu w ogóle mamy? Sojusznik. Aha, król Batir. Barit. Okej. Lurs, Noxy, Greco. No dobra. Czyli na pewno byśmy musieli go zaprosić. Raz. Wstańmy. Zobaczmy. Przejdźmy się po całym królestwie. Tu widzę, chyba nic nowego nie ma. Dobra, mamy dwa miejsca do odwiedzenia. Tak, ojcze. Wiem, że ostatnie wydarzenia były dla was trudne, dziewczynki. Masz na myśli bitwę? Tak, i do tego jeszcze wyjazd Luli. Wiem, że też za nią tęsknisz. Tak, ale wszystko jest w porządku, ojcze. Poradzimy sobie. Wiedziałam, że możesz pokonać Radowian. To nie było najłatwiejsze dla Mai. Znała niektórych z nich osobiście. Prawie przegraliśmy. Nie mieliśmy wyboru. Rozumiesz to, prawda? Tak, wiem o tym, ojcze. Po prostu cieszę się, że to już koniec. Ja też. A ja wiem, czy to koniec? Jeszcze może być nieciekawie. Królewska sypialnia. Kochanie, ledwo wygraliśmy tę bitwę. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się stało. Przegraliśmy. Widziałem jedynie coraz mniej naszych żołnierzy na polu bitwy. Myślałem, że to nasz koniec. Wzywałem armię Iwo, ale nikt się nie pojawił. Chciał, abyśmy byli nieprzygotowani. Liczył na to, że zostaniemy pokonani. Oddaliśmy mu naszą córkę. Dlaczego miałby to robić? Wie, że nie mamy prawowitego następcy. Jest jeszcze młodym królem. Nie wie, co robi. Wysłał list. Dotarł dziś rano. Sam przyznał, że miał nadzieję, że zostaniemy pokonani. I że teraz będzie musiał nas wykończyć osobiście. Wypowiedział wojnę. Wygraliśmy z Radowią, ale nie jest pewien, czy jego też uda nam się pokonać. Straciliśmy większość naszych żołnierzy. Eryk, co my teraz zrobimy? On ma Lursulię. Nie rozumiem, dlaczego miałby to robić. Coś wymyślimy, kochanie. Nie powinnaś się martwić, jesteś w ciąży. Musimy unikać wszelkich komplikacji związanych z ciążą, kochanie. Jak mam się nie martwić? No dobrze, postaram się o tym nie myśleć. Ale musisz mi obiecać, że znajdziesz jakieś rozwiązanie. Kochanie, przepraszam za wszystko. O czym ty mówisz? Przecież wygraliśmy. Wiesz, że Iwo nie pomógł, ale myślałem, że wszystko było w porządku. Nic nie jest w porządku. Popełniliśmy duży błąd. Rozmawiałem z Lursulią przed bitwą. Jej szyja była pokryta śniegami. Ona błagała mnie, żeby mu nic nie powiedział.
zabiję tę kreaturę. Siniaki? Co? To nie może być prawda. To wina Iwo? Przecież dopiero z nią rozmawiałam. Ale przecież w listach wydawała się taka szczęśliwa w Watanie. Nie możemy pozwolić, by coś jej się stało. Eryk! Musimy ją stamtąd jak najszybciej zabrać. Kto wie, co ten łotr jeszcze jej zrobi. Potrzebuje trochę czasu, by wymyśleć jakiś plan. Bądź silna, kochanie. Rozwiążemy to. Mam taką nadzieję, inaczej nigdy bym sobie nie wybaczyła. W porządku, zostanę tutaj. Tutaj. No, to trochę sprawy się komplikują. Zobaczmy, czy... A, komu znikł? Jak mogę pomóc, wasza wysokość? Przygotowania do bitwy, tak? Czego chcielibyście się dowiedzieć, nasza wysokość? Czy nasz zamek może nas obronić? Obecny stan murów obronnych nie jest dobry. Powinniśmy pomyśleć o jak najszybszym wzmocnieniu zamku. Będziecie mogli zobaczyć ulepszenia w tygodniowym podsumowaniu, wasza wysokość. A, i do tego są zasoby pewnie potrzebne. Okej. Okay. Zmieńmy temat naturalnie. Dobra, spoko. Zobaczmy mapę przede wszystkim. Mamy tylko ten jeden znak zapytania. I z tego co mi się wydaje, to jesteśmy chyba w stanie generała tu wysłać. No właśnie, dokładnie. Więc wyślijmy. To by było na tyle. Przejdźmy do następnego tygodnia. Szczyt królewski. Witam i dziękuję za przybycie na moją prośbę. Zaprosiłem was tutaj, by poprosić was o wskazówki, ale też i o pomoc. Tavern jest w niebezpieczeństwie. Jak zapewne wiecie, właśnie wygraliśmy bitwę przeciwko Radowi, ale pojawił się nowy wróg. Iwo, syn króla Talysa, grozi mojemu ludowi. Co gorsza, ma moją córkę. Boję się o nią. Szkoda, że nie wiem, który jest czyj. A tego to zapraszaliśmy, z tego co wiem. Co tak widzę, poznaję. Przypuszczam, że prosisz nas o żołnierzy. Czy wiesz, o czym będziemy się... czy wiesz, z czym będziemy się zmagać? Przed bitwą z Radowio, Talys zaoferował mi 3000 ludzi. Spodziewamy się, że taką armię Iwo wyśle przeciwko nam. Cholera. Oczywiście, słyszałem o większych armiach, ale nie jestem w stanie się z tym równać. Zakładając, że Koaril pomoże Daver, nadal brakuje ci 2000 ludzi. No to w sumie jakby oni dali po każdy po 1000, no to byśmy mieli te 3000. Myśmy na równej stopie mogli się bić. To samo z nami. Choć Praxis dobrze prosperuje, jak zawsze, mam pod ręką tylko niewielką armię. 1000 mężczyzn to zawsze, co możemy zaoferować. Najlepsze, co możemy zaoferować. Czy już mamy 2000? Zapominacie, że nie będziecie musieli toczyć walki na otwartym polu. Obrona zamku w połowie tej siły, którą ma atakujący, z pewnością wystarczy. Czy Daven może zatem liczyć na waszą pomoc? Nie tak szybko. Po pierwsze, Iwo najprawdopodobniej przygotował się do tego od śmierci ojca. Nie mamy tyle czasu na przygotowania. Zebranie się i daleki marsz. Prawda. Nawet jeśli zaczniemy natychmiast, nie jest łatwo przesunąć 1000 ludzi. Jeśli się zmobilizujemy, to może dostaniemy się do Grewna na czas. Tak, czas nam nie sprzyja, a nawet jeśli założymy,
że się uda, nie jest takie proste, widzisz. Bo z tymi wszystkimi radowianami sam miałem w ostatnich tygodniach spore problemy. Cóż, jesteś głównym powodem, dla którego tu w ogóle są. Gdyż... Czyż nie, Eliku? Po twojej ostatniej bitwie wielu ocalałych radowian rozproszyło się po naszych ziemiach. Jeśli pomożesz mi pozbyć się resztek, dam ci moją armię. Chcę, żeby wszyscy zniknęli. Och, ale dlaczego nie pomóc biednym ludziom? Czy zabicie ich jest jedyną opcją? Nie, zabicie. Po prostu nie pomagają im w żaden sposób. Nie pomagaj. W końcu będą musieli przenieść się gdzie indziej. Lub po prostu umrą z głodu. Wybić ich wszystkich to moja rada. Kto wie, co za sobą przywlekli. Barbarzyńskie robactwo może przynosić choroby, nie mówiąc już o potworach, które Eryk miał już przyjemność spotkać. Próba głodowania sprawi, że będą bardziej zdesperowani, a więc i bardziej agresywni. Przypuszczam, że ma rację. Nie jestem fanem zabijania, ale gdybym musiał zdecydować, czy moi ludzie mają głodować, czy oni, wybrałbym ich. Co się sobie dzieje? Powinniśmy im pomóc. To ludzie tacy jak każdy inny. Lubię cię, Eryku, więc oto moja kontroferta. Pomóż wszystkim radowianom, których spotkasz, a będziesz miał moją armię. Ja pierdzielę, czy tak? Ten będzie chciał, żeby im pomóc, a ten, żeby ich zabić. Czyli już nie mamy 1000. Radowianie to nie, radowianie tamto. Męczy mnie ta rozmowa. Nie mam nic do nich. Ales. Jeles jest o wiele za daleko, by mogli się tam dostać. Nie mam nic do zyskania z tej rozmowy. Żegnam. Ach, puść go, stary głupiec. Jeśli radowianom udało się przemaszerować przez góry, to niewiele. Moim zdaniem powstrzymuje ich przed marszem do Jeles, ale co ja tam wiem? Posłuchaj, Eryk. Sądzę, że zajmie Atanie około 19 tygodni, zanim uda im się przemaszerować całą armią do Dabern. Dlaczego więc się wtedy nie spotkamy i zobaczę, co mogę dla ciebie zrobić. Powiedzmy, że jeśli nie będę miał żadnych problemów z radowianami, pożyczę ci moich ludzi. O, a więc to tak będzie. Pozwolisz ludziom głodować, Eryku. Słowo się rozchodzi. Jeśli usłyszę, że odmawiasz pomocy mieszkańcom Radowi, nie będziesz mógł na mnie liczyć. Jak mogę wesprzeć kogoś, kto jest obojętny na cierpienie ludzi? Więc koniec końców, czy Iwo nie nazwał cię już potworem? Nie udowadniaj mu, że ma rację, Eryk. Rób co musisz. Do zobaczenia za 19 tygodni. Ja też przybędę. Możemy wszystko jeszcze raz omówić. Mogło pójść lepiej. Kurde, czyli 19 tygodni mamy. O, a ten co, wrócił? Warit? Myślałem, że już wyjechałeś. Byłem już w drodze i wpadłem na jedną z moich córek. Wydaje się dość dojrzała, jak na swój wiek. Widzisz, małżeństwo za wojsko? A ja miałem cię za głupca. Widzę, że się myliłem. Co za tym powiesz? Ja pierdzielę, no. Przemyślmy to. Potrzebuję czasu, aby to przemyśleć. Atana prawdopodobnie już maszeruje. Mogę dotrzeć tu wcześniej niż myślisz. Mogą tu dotrzeć wcześniej niż myślisz. Mógłbym skorzystać z towarzystwa kogoś bardziej energicznego. Moja oferta jest aktualna. Jeśli zmienisz zdanie, daj mi znać. Mamy dwa paski z tego co widzę. Utrzymanie armii. Przygotowanie. Tu widzę co. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Mamy 10. Okej. Okay. Będziesz musiał oszczędzać zasoby, aby przygotować się do oblężenia. Aby odłożyć zasoby na później, kliknij przycisk plus w sekcji zasoby. Kiedy zgromadzisz wystarczającą ilość zasobów, powstanie skrzynka z jedzeniem. Aby móc nakarmić wszystkich podczas oblężenia, potrzebujesz 5 skrzyń z zasobami. Ha, okej, 5 skrzyń. No dobra, i faktycznie mamy 19 tygodni do końca. Mamy zasobów 67. Teraz tak, ten plusik to daje nam 1. A, daje nam 10. A ile wchodzi na jedną skrzynię? W sumie teraz możemy zobaczyć. 20, aha, czyli 30. 30 sztuk zasobów to jest jedna skrzynia. Potrzebujemy ich 5. Czyli 150 zasobów. Okej. Okay. Dobra, jedną skrzynię już możemy na początek zrobić, w sumie. I to bym uczynił. Jakie tu mamy wydatki? Podatki to to. 14. Tu mamy 11, 12. A to wcale nie jest tak źle. Okej, no to powinno być nawet w porządku. Ale musimy mieć jakieś tu rezerwy, żeby... podejrzewam, że wieśniacy czy coś będą nas prosić o to. No dobra. W każdym bądź razie ja wam dzisiaj dziękuję. Myślałem, że to już będzie ostatni odcinek, a okazuje się, że nie. Jeszcze mamy 19 tygodni. Patrząc na odcinek po 2 tygodnie robiąc. Może by to 3. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, policzę sobie. A rozgrywka się będzie toczyć dalej. Teraz bitwa z Iwo nas czeka, więc... A właściwie obrona naszego królestwa. Więc ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do komentowania, jak również i lajkowania i subskrybowania tego kanału. Bardzo będzie mi miło i pozwoli się rozszerzać weter. Więc bardzo wam jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, do następnego. Heja!